Jakiś czas temu zamieściłem na TikToku kilka filmów o tematach z Biblią związanych, pod którymi pojawiło się sporo komentarzy, a czasami nawet i pytań. I chciałbym tutaj w takiej formie na niektóre z nich udzielić odpowiedzi. Zatem do rzeczy. Użytkownik Lovetester napisał tak. Słuchaj, nie wiem, gdzie w Nowym Testamencie jest napisane, że trzeba trzymać się z dala od świadków Jehowy, więc czarodzieju spod biedry nie wymyślaj. No, nie ma napisane, że trzeba trzymać się od nich z dala. Jest napisane, że gdy przychodzą głosić swoje nauki, to nie powinno ich się wpuszczać do domu, ani ich pozdrawiać, bo kto takiego pozdrawia, uczestnikiem jest złych uczynków jego. I napisał to apostoł Jan w swoim drugim liście, w wersetach 10 i 11. I tyczy się to świadków Jehowy, mormonów, księdza, po i przed kolędą. Pterodaktyl 12. Wierzę w Boga i płakać mi się chce, gdy słucham, co ty głosisz. No ja w większości przypadków cytuję Pismo Święte. Jeżeli komuś chce się płakać, gdy słyszy Słowo Boże, no to nie wiem, czy dam radę rozwiązać ten problem, ale na miejscu kogoś takiego zastanowiłbym się, w jakiego Boga ja wierzę. Bo Bóg nie jest taki, jakim my go sobie wymyślimy, tylko jest taki, jakim przedstawił się nam w Piśmie Świętym. I żadna ilość łez tego nie zmieni. Użytkownik Nikiel Jordan. Jaka jest różnica między tym, co przeczytałeś, a nie będziesz miał bogów cudzych przede mną? Po pierwsze, przykazanie brzmi nie będziesz miał bogów innych przede mną. Nieważne, czy są oni twoi, czy cudzy. A jaka jest różnica między tym, a drugim przykazaniem? No, zasadnicza. Mamy nie czynić sobie żadnego obrazu rytego i mamy się przed nim nie kłaniać, czegokolwiek by on nie przedstawiał. I nie ma tutaj co filozofować. Pan Rafał. No i chyba nikt się nie modli do obrazu, tylko do Boga przedstawionego na obrazie. No, panie Rafale, jestem bardzo ciekawy, skąd pan wie, że na tym obrazie jest przedstawiony Bóg? Czy widział go pan i wie, jak wygląda? Z tego, co ja widziałem, na wielu obrazach przedstawiona jest niewiasta zwana Marią, przed którą ludzie biją pokłony. Być może nie nadążam za katolicką doktryną, ale o ile się orientuję, to nie jest ona jeszcze uznana za Boga, także coś tu wyraźnie nie gra. W temacie aborcji pojawiło się dużo komentarzy i na nie wszystkie chciałbym odpowiedzieć następująco. To nie jest temat do dyskusji i nie interesuje mnie niczyje zdanie w tej sprawie. Zabicie dziecka w łonie matki jest morderstwem, a morderstwo powinno być karane. Tyle w tym temacie. Użytkownik Big Chungus 2000. Który raz widzisz mój komentarz? Pierwszy. Wiele osób pytało, czy kara śmierci nie jest aby sprzeczna z przykazaniem nie zabijaj. Noż, oczywiście, że nie jest. Co niby należałoby uczynić z kimś, kto to przykazanie złamał? Prawo musi rozróżniać między przestępcą a osobą niewinną. Żeby można było wykonać jakąkolwiek karę, należy przestępcy uczynić coś, czego osobie niewinnej uczynić nie można. W przeciwnym wypadku nie można by było żądać od przestępcy nawet zapłacenia grzywny, bo byłaby to wtedy kradzież, a wsadzenie go do więzienia to byłoby przetrzymywanie wbrew jego woli. Poza tym to nie jest tak, że prawo Boże kończy się na nie zabijaj i dalej nic nie ma. Jak spojrzymy do Księgi Wyjścia w 20 rozdziale, to w wersecie 13 czytamy: nie będziesz zabijał. I czytamy kawałek dalej i znajdujemy ale. Ale jeśli by kto umyślnie przeciw bliźniemu swemu, zasadziwszy się zdradą, zabił go i od ołtarza mego weźmiesz go, aby umarł. Także widzimy tu co najmniej jeden wyjątek i tych wyjątków jest jeszcze trochę. Poza tym Nowy Testament jasno mówi, że zadaniem władzy jest karanie złoczyńców, co potwierdził też sam Jezus w swojej rozmowie z Piłatem, kiedy Piłat mówi do niego: nie mówisz ze mną? Nie wiesz, że mam moc ukrzyżować cię i mam moc puścić cię wolno? Na co Jezus odrzekł mu, że nie miałbyś tej mocy, gdyby nie była ci ona dana z góry. I potwierdził w ten sposób, że Piłat miał moc wydać go na śmierć i że ta moc była dana mu od Boga. Tutaj użytkownik Diskorolka zapytał jeszcze, a co z chrześcijańskim miłosierdziem i nadstawianiem drugiego policzka?
To, że mamy być miłosierni, to nie znaczy, że mamy być pozbawieni wyobraźni. Jeżeli miłuję swojego bliźniego, to nie chcę, żeby padł on ofiarą mordercy. Dlatego powinienem domagać się od władzy, aby morderca był praworządnie skazany na śmierć. Marius de Ferrero. Mam wrażenie, że niektórzy protestanci nic pozytywnego nie potrafią pokazać o swojej wierze poza ogólnym poczuciem wyższości wobec katolików. No i chyba faktycznie coś w tym jest. Osobiście jestem zdania, że wszyscy protestanci powinni pokornie powrócić na łono Kościoła katolickiego. Bo jeżeli uważają się za braci, to nie powinni pozwolić, aby jakieś drobnostki ich dzieliły. Dress Ranger. Stary Testament ma 46 ksiąg. Jakiej ty jesteś wiary? Drogi panie, Stary Testament z całą pewnością ma ksiąg 39 i ani jednej więcej. Ale ponieważ kilka osób zarzucało mi, iż mylnie mówię, że Biblia ma 66 ksiąg, bo jak twierdzą, ma ich ona 73, czyli o 7 więcej, to porównajmy jedną z tych dodatkowych ksiąg z Pismem Świętym i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zatem zajrzyjmy do księgi o tytule Mądrość Syracha, do rozdziału 4, a zaczyna się on tak. Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia i oczu potrzebującego nie męcz zwlekaniem. Nie dręcz duszy głodnego i nie pobudzaj do gniewu człowieka w jego niedostatku. Serca rozgniewanego w większy zamęt nie wprowadzaj i nie zwlekaj z datkiem dla potrzebującego. Nie odpychaj żebrzącego w strapieniu, a od ubogiego nie odwracaj swej twarzy. Nie odwracaj oka od proszącego i nie dawaj człowiekowi sposobności, aby cię przeklinał. Gdy bowiem przeklnie cię w gorzkości duszy, ten, co go stworzył, wysłucha jego życzenia. No, czyli jak widzimy, Karol Marx byłby dumny według mądrości Syracha. Jak zobaczymy biednego, to musimy mu natychmiast dać wszystko, czego potrzebuje, bo w przeciwnym razie przeklnie nas, a wtedy to dopiero Bóg nam pokaże. No, a co na to Pismo Święte? Otóż w Księdze Przypowieści możemy dowiedzieć się, że jedną z rzeczy, której ziemia znieść nie może, jest głupiec, kiedy się nasyci chleba. Apostoł Paweł zaś napisał, że jeśli kto nie chce robić, niechajże też nie je. Także jeżeli ktoś głoduje z powodu swojej głupoty czy lenistwa, to niech głoduje, aż zmądrzeje. I pytanie, jakie należy sobie zadać, to dlaczego apostoł Paweł, taki pobożny człowiek, nie wziął sobie do serca tych mądrości Syracha? No pewnie ma to związek z tym, że jest to zwykły stek bzdur i nazywanie takiego chłamu jak mądrość Syracha Słowem Bożym jest zwyczajnym bluźnierstwem. Poza tym to nie jest, co to za pomysł, że biedny ma kogoś przeklinać, jak nic nie dostanie. Jeżeli ktoś dostanie jałmużnę, to powinien być za nią wdzięczny. Biblia nie uczy, że wszystkim się wszystko należy. Często padało też pytanie, jakiego jestem wyznania i kiedy odpowiadałem, że jestem chrześcijaninem, to wiele osób było nieusatysfakcjonowanych tą odpowiedzią. Wydaje mi się, że wynika to z pewnej dezinformacji. Otóż chrześcijaństwo nie posiada żadnych odłamów. Odłamy to ma Kościół rzymskokatolicki, prawosławie, protestantyzm, ale kościoły chrześcijańskie zawsze istniały niezależnie od katolicyzmu i wszystkich jego odłamów. Bo jak powiedział Jezus, bramy piekieł kościoła jego nie przemogą. A Kościół rzymskokatolicki został założony w 325 roku przez cesarza Konstantyna i od samego początku lekceważył to, co zawiera się w Piśmie Świętym, a dzisiaj to już w ogóle bardziej przypomina buddyzm niż cokolwiek innego i podobnie jest ze wszystkimi jego odłamami. Kościoły chrześcijańskie zawsze istniały niezależnie od katolicyzmu i wszystkich jego odłamów. Jednym z dowodów tego jest na przykład duży katechizm Lutra, gdzie w punkcie o chrzcie i o Eucharystii jest, można przeczytać, jak wyśmiewa się on z ludzi, którzy głoszą zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, czyli powtarzają to, czego nauczał Jezus. Do jakiego chodzę kościoła? No właśnie w Polsce akurat nie ma żadnego kościoła, więc nie mam gdzie chodzić. Być może kiedyś jakieś były, ale żaden się nie ostał. A teraz nawet chrześcijan jest w Polsce niewiele, są rozproszeni po różnych miastach.
Może się to kiedyś poprawi, ale raczej nie prędko. Ostatni raz byłem w kościele, kiedy odwiedzałem Arizonę, ale jeżeli w Ameryce policja przegania chrześcijan głoszących Ewangelię, no to ciężko się spodziewać, żeby w kraju tak bezbożnym jak Polska było dużo lepiej. Użytkownik Klemek pyta, kim jesteś? No jestem absolutnie nikim, jestem gościem, co u siebie w pokoju nagrywa jakieś filmy i to jest wszystko. Zresztą co do zasady, jeżeli komuś spodoba się to, co powiem, to nie znaczy, że to jest prawda. I tak samo, jeżeli komuś nie spodoba się to, co powiem, to wcale nie znaczy, że to automatycznie jest nieprawda. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak się rzeczy mają, to musi to sprawdzić tutaj. Jeżeli coś jest zgodne z tym, to jest to prawda, nie to nie i to jest jedyny punkt odniesienia. Niektórzy zapytali też, czy mógłbym wypowiedzieć się o LGBT. No, nawet się już wypowiedziałem, aczkolwiek TikTok oznaczył moje filmy jako niestosowne. W każdym razie, gdyby ktoś chciał dowiedzieć się, jak to się dzieje, że człowiek staje się sodomitą, to w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale od wersetu 19 do 32 jest to jasno wytłumaczone. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, co Bóg o tym myśli, to w pierwszej księdze Mojżeszowej, zwanej Księgą Rodzaju, w rozdziale 18 od wersetu 20 możemy przeczytać historię o Sodomie i Gomorze. Z kolei w trzeciej księdze Mojżeszowej, zwanej Księgą Kapłańską, w rozdziale 20, w wersecie 13 możemy przeczytać, jak władza w państwie powinna się odnosić do takiego zjawiska. W pierwszej księdze królewskiej, w rozdziale 15, w wersecie od 11 do 12 mamy przykład, jak pobożny król wprowadza te zasady w życie. A jeżeli ktoś miałby wątpliwości, czy w Nowym Testamencie aby się nic nie zmieniło, to może zajrzeć do drugiego listu Piotra, do rozdziału 2, wersetu 6, lub do listu Judy, do wersetu 7. Użytkownik Sakartfello pisze: Sodoma i Gomora zostały zniszczone ze względu na złamanie świętego prawa gościnności. Muszę przyznać, że to jest ciekawy eufemizm. Nie wpadłbym na to chyba sam, żeby w ten sposób to nazwać, ale no możemy przyjąć takie nazewnictwo. Pojawiły się też w komentarzach głosy, że w Biblii nie można brać dosłownie. No to faktycznie byłoby straszne, jakby nagle wszyscy brali dosłownie nie będziesz kradł. To nie wiadomo, co by się stało w ogóle. W każdym razie to mi rozjaśnia w sumie pewne rzeczy, bo jak wiemy, wielu księży złamało to święte prawo gościnności wobec wielu nieletnich, a Biblia jasno mówi, że karą za takie przewinienie jest coś dużo gorszego niż przeniesienie na inną parafię, więc zaczynam rozumieć, dlaczego tak chętnie nauczają, że Biblii nie można brać dosłownie. No, byłoby im to faktycznie nie na rękę. Duke of Poland napisał: nie człowiek, a czyny jego są potępione. No to ja może powiem tak, to nie czyny są wtrącone do piekła, tylko ludzie tam trafiają. Ja podejrzewam, że to opiera się na tej sentencji, że mamy nienawidzieć grzechu, a miłować grzesznika. Dowcip tylko polega na tym, że tego nie powiedział Jezus, tylko Gandhi, a my tu nie mówimy o buddyzmie, a o chrześcijaństwie. W ogóle taki pomysł, że Bóg wszystkich kocha, jest dużym nieporozumieniem. Biblia mówi, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To znaczy, że Bóg umiłował każdego i do każdego wyciągnął swą rękę, ale to nie znaczy, że będzie w nieskończoność i bezwarunkowo wszystkich miłował. Z całą pewnością, jak wtrąca kogoś do piekła, to nie robi tego z miłości. Najka 1. Nie wierzę, że chrześcijanie mówią tyle o tym, żeby zostać w domu. Na mszy i przez komunię uzyska się naprawdę wiele łask. Nie będę się tutaj może odwoływał do zdrowego rozsądku, ale mam za to wizualną zagadkę dla najprawdziwszych katolików. Otóż zagadka polega na tym, żeby znaleźć przynajmniej jedną różnicę między tymi dwoma obrazkami. I na zakończenie, pod wieloma filmami różni użytkownicy informowali mnie, że Bóg nie istnieje.
No, w sumie sprawa jest oczywista. Jak powszechnie wiadomo, któregoś czwartku, prawdopodobnie po południu, nic wybuchło i stworzyło wszystko. A ja tutaj siedzę jak jakiś bęcwał, czytam Biblię, zamiast się przygotowywać na inwazję Dartha Vadera. No, dziękuję, o oświeceni. Pozwólcie, że odwdzięczę się wam również dobrą radą. Uważajcie na Borgów, bo fazery na nich nie działają. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę, za wszystkie pytania i komentarze. Bywajcie z Bogiem.